Chwała Bogu. Myślę, że mogę postawić takie pytanie, które nie jest retoryczne. Jak tu nie wierzyć w Boże cuda? Prawda, Dawid? Ja naprawdę jestem przejęty, w zasadzie pełny łez, kiedy słyszę, jak Pan Bóg działa. Jak, z jakich strasznych rzeczy Pan Bóg potrafi człowieka wyrwać. To, co w tym było też dla mnie takie bardzo, powiedzmy, dziwne, że nie miałeś z Kościołem żadnym nic wspólnego, prawda? Że my żyjemy jakoby w religijnym kraju, a ty mówisz, że z Kościołem nie miałeś nic wspólnego. A jednak Pan Bóg cię znalazł. Pan Bóg ma swoje sposoby, Pan Bóg ma swoje drogi, jak odnaleźć człowieka. Chwała Panu Jezusowi za to. A chciałbym dzisiaj czytać słowo Boże zapisane w liście apostoła Pawła do Tytusa. Tak jak już było wspominane, w piątek i wczoraj mieliśmy szkołę biblijną. Tematem szkoły była duchowa dojrzałość, czy też dochodzenie do duchowej dojrzałości. I jeden z takich ważnych elementów tej duchowej dojrzałości się znajduje właśnie w tych listach, które apostoł Paweł pod koniec swojego życia pisał do Tymoteusza, do Tytusa. Wczoraj żeśmy mówili na temat listów do Tymoteusza, a dzisiaj właśnie chciałbym coś powiedzieć na temat listu apostoła Pawła do Tytusa i tych rad, które daje, abyśmy mogli duchowo dojrzewać. List apostoła Pawła do Tytusa, drugi rozdział, będę czytał od pierwszego wiersza. Będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce, że starzy mają być trzeźwi, poważni, strzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległy, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożnych i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. To mów, tak napominaj i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś Ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach, to jest dobre i użyteczne dla wszystkich ludzi. To, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to codzienność chrześcijanina, codzienność człowieka wierzącego. To jest krótki list, stosunkowo rzadko się z niego czyta, ale spójrzmy na to, jak wiele treści jest w tym liście. Sam list, tak jak mamy to zapisane w tytule, tak jak mamy to w pierwszym wierszu, został napisany przez apostoła Pawła. Pawła, sługi Bożego, apostoła Jezusa Chrystusa. Ten list został napisany przez apostoła Pawła po jego wyjściu z pierwszego uwięzienia, które było w Rzymie. I wtedy apostoł Paweł rozpoczął jeszcze szereg podróży, był w różnych miejscach, zanim został powtórnie zaaresztowany. Między innymi był na Krecie, o której zaraz troszkę więcej powiem. Potem był w Efezie, potem był dalej w Macedonii, Achaii. I potem, kiedy był na południu Macedonii, w takim mieście, które się nazywa Nikopolis, czytamy o tym w trzecim rozdziale tego listu, w wierszu 12, gdzie Paweł mówi tak, staraj się śpiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdzie sam postanowiłem przezimować. Więc prawdopodobnie z tego miejsca, z Nikopolis, to była południowo-zachodnia Macedonia, stamtąd apostoł Paweł napisał ten list do Tytusa. List był napisany do Tytusa i chciałbym jeszcze teraz przybliżyć sylwetkę tego chrześcijanina, który miał na imię Tytus. Gdybyśmy chcieli spojrzeć na Pismo Święte, gdybyśmy chcieli spojrzeć na historię pierwszego kościoła, która jest zapisana przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, to o dziwo nie znajdziemy tam imienia Tytusa. Jest tam sporo o Tymoteuszu, o którym wczoraj wspominałem, natomiast nie ma tam praktycznie ani jednego słowa o Tytusie. A tutaj mamy cały list, który apostoł Paweł skierował do Tytusa. W pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu mamy napisane tak, tak pisze apostoł Paweł, do Tytusa, prawowitego syna, według wspólnej wiary. A więc apostoł Paweł zwraca się do Tytusa jako do swojego umiłowanego syna. Co to znaczy? Apostoł Paweł używał takich określeń w stosunku do osób, które pokutowały i narodziły się na nowo na jego usługę, bo kimś takim był też na przykład Tymoteusz. On do niego też mówił synu. I też tutaj mówi do umiłowanego syna swojego według wspólnej wiary do Tytusa. Więc stąd byśmy mogli już wyciągnąć taki wniosek, że związek apostoła Pawła z Tytusem był taki dosyć ścisły i prawdopodobnie Tytus narodził się na nowo na skutek zwiastowania apostoła Pawła. Ale to, że nie ma wspomniane nic o Tytusie w Dziejach Apostolskich, to nie znaczy, że nie ma o nim nic wspomniane w Nowym Testamencie. I są dwa listy, w których to imię jest wzmiankowane kilkakrotnie. Pierwsze miejsce jest zapisane w liście apostoła Pawła do Galacjan w rozdziale drugim. To była ta sytuacja, apostoł Paweł napisał ten list po swojej pierwszej podróży misyjnej, wtedy, kiedy zaczął się taki problem między chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, a nieżydowskiego, zaczął być problem, czy ci chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, czy oni mają się obrzezać, czy nie? Czy oni mają przestrzegać tych przepisów zakonu takich zwyczajowych, jak czy jedzenie, czy picie, czy jakieś inne zwyczaje, czy w szczególności obrzezanie? I apostoł Paweł, pisząc do Galacjan, do zborów, które były w Galacji, to jest aktualnie środkowa część Turcji, pisząc ten list, po raz pierwszy wspomina swojego ucznia Tymoteusza i chcielibyśmy spojrzeć, pierwszy list apostoła Pawła do Galacjan, drugi rozdział i pierwsze trzy wiersze. Tutaj mamy właściwie pierwsze takie wspomnienie o Tytusie. Ja przeczytam te pierwsze trzy wiersze
z drugiego rozdziału listu apostoła Pawła do Galacjan. Tutaj czytamy tak. To są słowa apostoła Pawła. Potem, po 14 latach, udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastowałem między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. A więc te trzy wiersze wspominają nam o Tytusie. Apostołowy tu wspomina o swojej podróży po 14 latach od swojego nawrócenia, kiedy z Antiochii udał się do Jerozolimy właśnie w tych spornych sprawach. My często to nazywamy, że to był taki pierwszy sobór. To było takie pierwsze ważne zgromadzenie apostołów i starszych w Jerozolimie, które miało rozważyć właśnie sprawę tego obrzezania i innych żydowskich, narodowych tu zwyczajów, jak one się mają do chrześcijan, którzy się wywodzą z pogan. I tutaj żeśmy mieli napisane w tym wierszu pierwszym, zabrawszy z sobą i Tytusa. To jest taki wskaźnik, to mi pokazuje, że już wtedy apostoł Paweł cenił Tytusa, chociaż był młody, ale prawdopodobnie już zaczął z nim współpracować, już zaczął z nim brać udział w jego podróżach misyjnych. On go wziął ze sobą do Jerozolimy i w trzecim wierszu, żeśmy tak czytali, dwie istotne informacje odnośnie Tytusa. W trzecim wierszu tam czytamy, że on był z pochodzenia Grekiem, czyli on z narodem tu żydowskim w sensie krwi nie miał nic wspólnego. I mamy tutaj tak napisane, i nawet Tytusa, który był z pochodzenia Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. Czyli to jest dla mnie taki bardzo jasny wskaźnik, że pierwszy Kościół, kiedy był ten problem odnośnie tych zwyczajów żydowskich, że one nie obowiązują w stosunku do chrześcijan, którzy pochodzą z narodów pogańskich czy z ludów tu pogańskich. Bardzo istotna sprawa. I tutaj mamy ten pierwszy bardzo, bardzo ważny moment, jeśli chodzi o Tytusa i jego współpracę z apostołem Pawłem. Natomiast później, po jakimś czasie, kiedy apostoł Paweł był w czasie swojej trzeciej podróży misyjnej, był w Efezie, w tym dużym mieście, gdzie był ponad 2 lata, gdzie głosił Chrystusa, i Tytus tam był razem z nim. I w tym czasie, kiedy apostoł Paweł był w Efezie i głosił Chrystusa, to z kolei zbór w Koryncie, który został założony wcześniej, przeżywał bardzo trudny czas. Tam powstawały różne stronnictwa, różne nauki, różne tu kierunki. Różnie się zaczęli odnosić do nauczania Pawła. I wtedy apostoł Paweł z tego Efezu wysłał do Koryntu, do tego zboru, gdy czytamy ten pierwszy czy drugi list, to możemy zauważyć, jakie tam się rzeczy działy w pierwszym tu kościele. I tam właśnie apostoł Paweł wysłał Tytusa z taką pojednawczą misją i z takim listem. Ja myślę, że to była bardzo trudna misja, którą ten młody Tytus miał wykonać. I apostoł Paweł z pewnością pod natchnieniem Ducha Świętego to uczynił, a sam potem się udał na północ od Efezu do Troady i przeżywał to, jak to z tym Tytusem będzie, czy on sobie da rady. Skąd ja o tym wiem? Spójrzmy, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział. W tym drugim liście właśnie mamy sporo takich wzmianek o Tytusie. Apostoł Paweł mówi, kim on naprawdę był, jaka była jego służba. I spójrzmy, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział, 12 i 13 werset, przeczytam, który brzmi tak, to pisze apostoł Paweł. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, to też pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Taki w zasadzie, takie dwa wersety, które nic nam tu nie mówią. One nam mówią bardzo dużo. Apostoł Paweł był w Troadzie, w tym mieście na północy,
zwiastował Chrystusa, drzwi miał otwarte w Panu, ale czytamy tak, nie zaznał spokoju ducha. On nie zaznał spokoju ducha, dlatego że Tytus jeszcze nie powrócił ze swojej misji. A więc apostoł Paweł miał świadomość trudności, która była w czasie tej misji. Bał się, czy Tytus sobie poradzi z tymi zbuntowanymi ludźmi, którzy są w Koryncie, tymi ludźmi, którzy wolności używali na osłonę zła. No, on się tego po prostu bał. A potem, po jakimś czasie, apostoł Paweł spotkał się z Tytusem, spotkał się z nim właśnie w Macedonii, tam gdzie poszedł. I spójrzmy dalej, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 7 rozdział już teraz. I wiersz 6, gdzie mamy tak napisane, 7 rozdział i 6 werset, lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. I nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was. Gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Tutaj Tytus mówi, że przyszedł ten moment, kiedy Tytus wrócił do niego z tej misji i przekazał mu taką pozytywną informację. Mówi, to sam Pan Bóg pocieszył mnie przez przybycie Tytusa. Ja go zobaczyłem i on mi mówi o was, że wy Koryntianie, że u was się to zmieniło, że Pan Bóg na nowo doprowadził was do pokuty, że mogliście na nowo rozradować się w Bogu. To była ogromna radość dla Pawła, że ten młody Tytus, ten młody Boży sługa z łaski Bożej, w mocy Ducha Świętego dał sobie z tym radę. I spójrzmy teraz na następny rozdział 8 i wiersz 6, gdzie apostoł Paweł tak pisze. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokonał w was to dobre dzieło. To też jest tylko takie jedno zdanie. Tak mówi Paweł, uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął. A więc apostoł Paweł doceniał jego zaangażowanie. Ale stwierdził, skoro Bóg go tam używał, to zrób krok dalej. On nie chciał, aby Tytus zatrzymał się w swojej służbie, ale aby dalej wypełniał tą trudną misję. I uprosiłem Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokonał dalej tej swojej działalności. W tym samym rozdziale 8, wierszu 16, apostoł Paweł tak się wyraża o Tytusie. Lecz, to jest 8 rozdział i 16 werset. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa. Apostoł Paweł to potwierdza, że Tytus, będąc w Koryncie, mając tą trudną służbę, to było w jego sercu. On pragnął tego rozwiązania. On pragnął, aby ta służba rozwijała się na Bożą chwałę. W tym samym tu rozdziale, w 23 wierszu, tak apostoł Paweł pisze o Tytusie. 8 rozdział, 23 werset. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Tytus jest współpracownikiem i współtowarzyszem. A więc apostoł Paweł się wyraża o nim, że on jest współtowarzyszem i współpracownikiem. A więc no tu widzimy ten duchowy rozwój w służbie Tytusa. Ja staram się to podkreślić, dlatego że wierzę, że Pan Bóg oczekuje, żebyśmy my, każdy z nas, który się zaczął angażować w jakąś Bożą służbę, żeby ją kontynuował, żeby się nie zatrzymał w jakimś punkcie. Może jeszcze jeden fragment odnośnie Tytusa, też drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i teraz werset 18. I to będzie już wszystko, co chcę powiedzieć na temat Tytusa. Jest jeszcze jedno bardzo ważne stwierdzenie apostoła Pawła, 12 rozdział drugiego listu do Koryntian i 18 werset, tak mówi apostoł Paweł. Uprosiłem Tytusa i razem z nim posłałem brata. A więc znowu Paweł to potwierdza, dlatego że Tytus jechał tam do nich z tym drugim listem. Czyżby was Tytus wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi śladami? Spójrzmy, jakie piękne świadectwo apostoła Pawła o Tytusie.
postępujemy w tym samym duchu. Idziemy tymi samymi śladami. I dla mnie to jest wspaniały obraz Bożej służby, którą rozwijał apostoł Paweł razem z młodszymi. A teraz spójrzmy na tą wyspę Kretę, bo o niej jest mowa w tym liście do Tytusa. Jeśli chodzi o wyspę Kretę, to ona jest mniej więcej w centrum Morza Śródziemnego na wysokości Grecji. W tamtych czasach była pod panowaniem rzymskim i była to dość ważna wyspa, bo było tam kilka portów i statki, które płynęły ze wschodu na zachód i z powrotem, statki transportowe ze zbożem i tak dalej, tam miały taki przystanek, tam miały taką ostoję. W związku z tym no ta wyspa była istotna i strategicznie, i handlowo w tamtych czasach. I tak jak wspomniałem, było tam kilka portów. Teraz, gdybyśmy spojrzeli na Dzieje Apostolskie, to w Dziejach Apostolskich o dziwo, chociaż Tytusa nie ma, ale wyspa Kreta jest wspomniana co najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy, już może ze względu na czas, tego tu nie będę szukał, po raz pierwszy wspomniane jest to, kiedy czytamy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie mamy opisany dzień 50. zesłanie Ducha Świętego na pierwszych wierzących, to mamy tam taki opis, że kiedy Duch Święty zstąpił na tą grupę 120 osób, to wokół nich się zebrał tłum ludzi. I potem Łukasz wymienia tam szereg narodów czy nacji, które w tym uczestniczyły i jest też tam nacja Kreteńczycy. Kreteńczycy, czyli pochodzący z Grecji, bądź mieszkańcy, czy obywatele Grecji, część z nich była na pewno w dniu 50 i była świadkami tego wylania Ducha Świętego i powstania Kościoła. Więc możemy domniemywać, że na Krecie znaleźli się jacyś tu wierzący, którzy w dniu 50 dożyli nowozrodzenia. I to jest pierwsza wzmianka na temat Krety w Dziejach Apostolskich. Druga wzmianka na temat Krety w Dziejach Apostolskich z kolei jest pod koniec Dziejów Apostolskich, 27 rozdział. Gdybyśmy sobie chcieli przypomnieć, to jest ta sytuacja, kiedy apostoł Paweł jako więzień jest transportowany do Rzymu. Oni przepływają koło Krety, a nawet zatrzymują się w takim porcie Piękne Przystanie, chyba tak się to nazywało, i opływają tą wyspę, więc prawdopodobnie apostoł Paweł krótko jako więzień prawdopodobnie był na tej wyspie. I tyle informacji mamy w Dziejach Apostolskich odnośnie Krety. A teraz spójrzmy już do listu apostoła Pawła do Tytusa, do 1 rozdziału i do 5 wersetu, gdzie mamy tak napisane słowa apostoła Pawła. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po mieście starszych, jak ci nakazałem. Spójrzmy na to zdanie, które mówi apostoł Paweł. Pozostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia. To zdanie, to stwierdzenie zawiera sobie taką prawdę, że wcześniej apostoł Paweł musiał tam być razem z Tytusem. Że oni byli tam razem, a potem apostoł Paweł musiał gdzieś jechać, prawdopodobnie do Efezu, razem z Tymoteuszem. Natomiast Tytusa pozostawił na tej wyspie Krecie, ale on go pozostawił w bardzo konkretnym celu, mamy tak napisane, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia. I potem jest takie stwierdzenie, i ustanowił po miastach. I stąd mamy znowu taki wniosek, że prawdopodobnie w kilku miastach tej Krety apostoł Paweł głosił razem z Tymoteuszem i z Tytusem i powstały tam zbory, powstały tam społeczności. I teraz apostoł Paweł robił taką rundę, że musiał jechać dalej, ale wiedział, że Tytus, o którym żeśmy wspominali już wcześniej, jest człowiekiem, któremu Bóg dał takie zdolności, takie umiejętności organizacyjne, mediacyjne. On go tam pozostawił i mówi, ja cię tu zostawiam, żebyś uporządkował to, co zostało do zrobienia. A więc apostoł Paweł, zwiastując, miał przekonanie, że
te społeczności, które tam powstały, te zbory, które powstały, potrzebują pewnego uporządkowania. Potrzebują wyznaczenia starszych, bo tak czytamy o tym później. I dlatego on tam został, Tytus, no żeby tą taką, może już mniej tu widoczną, mniej, może inaczej, mniej widowiskową pracę zrobić, żeby uporządkować pewne sprawy. Wcale nie jest tak łatwo. Wszyscy wiemy, nawet patrząc w sposób naturalny, że porządkowanie rzeczy kosztuje, jest żmudne, spotyka się często z oporem, z jakimś znużeniem i niechęcią. Ale widzimy, że Tytus otrzymał takie zadanie. Zostajesz na Krecie i porządkujesz te sprawy, które trzeba zrobić. Prawdopodobnie później, kiedy apostoł Paweł podróżował, tak jak wspominałem na początku, do Efezu, potem był w Macedonii i prawdopodobnie będąc w Macedonii, w pobliżu tego miasta Nikopolis, gdzie postanowił przezimować, jak żeśmy mówili, prawdopodobnie dotarł do niego jakiś raport, informacje z tego, co się na Krecie dzieje i postanowił napisać list do Tytusa, żeby dać mu jakby takie dalsze wskazówki, takie dalsze ukierunkowania, co ma zrobić. I ten fragment, który przeczytałem, drugi rozdział od pierwszego wiersza do trzeciego rozdziału, czytałem do ósmego wiersza, to jest taki niesamowicie praktyczny fragment, który mówi o takich bardzo praktycznych, codziennych, przyziemnych rzeczach, jakie my jako naśladowcy Chrystusa, jako chrześcijanie, jakie my mamy tu wykonywać. Ale apostoł Paweł, kiedy dawał te wskazówki, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak wielką mądrość duchową zawarł w tych wskazówkach. W trzecim rozdziale, w wierszu trzecim, żeśmy czytali takie zdanie, to apostoł Paweł pisze, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwościom i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. W rozdziale pierwszym, w wierszu 12, apostoł Paweł pisze tak. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział, Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. No, nie jest to język, prawda, taki przyjemny, ale te dwa wersety, chciałem je specjalnie przeczytać, żebyśmy zobaczyli, bo apostoł Paweł tu mówi o przeszłości Kreteńczyków. On mówi o przeszłości tych ludzi, że oni byli nierozumni, niesforni, błądzący, poddani tu pożądliwościom i tak dalej, i tak dalej. Charakteryzuje ich jako grzeszników. Dawid, jak ty mówiłeś, prawda? To, co żeśmy czytali w trzecim wierszu, to też tak bardzo wybrzmiało z twojego świadectwa, prawda? Jak bardzo człowiek, który jest bez Boga, jest nierozumny, niesforny, błądzący i pełen tu pożądliwości, prawda? Tak mówi Boże Słowo, że ci ludzie z tej Krety, ludzie, którzy nie znali Boga, tacy byli. Dawid nam to powiedział tak bardzo plastycznie, ale każdy z nas, póki nie spotkaliśmy się z Chrystusem, a właściwie póki Chrystus nas nie dotknął, też byliśmy tacy egocentryczni, zapatrzeni tu na siebie, kierujący się pożądliwością, brakiem tu rozumu. I tak jak tu pisze Paweł, to tak bardzo mocno bije w nasze ego, znienawidzeni i nienawidzący innych. I apostoł Paweł mówi, że takimi myśmy i wyście byli, bo Kreteńczycy zawsze ugarze, wstrętne bydlęta, no tak jest to napisane. Także apostoł Paweł bardzo plastycznie okazuje przeszłość tych ludzi. Ale gdyby było tylko tak, że on to pokaże i nic więcej, to byłoby bardzo źle. Ale spójrzmy na trzeci rozdział. I werset czwarty, co apostoł Paweł pisze dalej, werset czwarty trzeciego wiersza brzmi tak. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do Boga i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. A więc w tym momencie apostoł Paweł mówi o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce na tamtej wyspie. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga. A więc w pewnej chwili to światło Ewangelii zajaśniało na tamtej wyspie.
W rozdziale 2, wierszu 11 czytamy tak. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tak bardzo ważne jest tutaj to słowo objawienie. A więc to jest coś, co jest ponadnaturalne. I tu znowu chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie na to z takiego biblijnego, Bożego punktu widzenia. Teraz spróbuję przeciwstawić siebie i ciebie. Dobra? Ja jako dziecko, ja w zasadzie od najmłodszych lat życia słyszałem Słowo Boże. Chodziłem na nabożeństwa do ewangelicznego kościoła od dziecka. Było mi to znane od początku. A Dawid mówił, że on w ogóle nie znał tu kościoła. To było coś, co było dla niego zupełnie obce. Ale i jemu, i mi ta łaska Boża musiała się objawić. To jest coś, co przychodzi z zewnątrz. To jest coś, co z zewnątrz nas zmienia. To nie jest kwestia, że ja sam zmieniłem swoje poglądy, czy że Dawid zmienił swoje poglądy, ale gdy się objawiła łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Ja myślę, że większość z nas może to powiedzieć, że był taki dzień w moim życiu, gdzie, że ta zbawienna łaska się objawiła, że ona się objawiła dla mnie, że ona się objawiła w moim życiu i że ona mnie zbawiła. W 3 rozdziale, w 5 wierszu mamy tak napisane, że gdy ta łaska się objawiła, 5 wiersz mówi tak, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Również to miejsce apostoł Paweł tak bardzo mocno artykułuje. To jest łaska. Nic tu nie było z naszych uczynków sprawiedliwości. I żeśmy również dzisiaj to słyszeli w tym tu świadectwie. Nie było nic, na co czy Dawid, czy ja mógłbym się powołać w moim życiu. Boże, ja coś takiego tu zrobiłem, ty mnie musisz zbawić. Nie, to była tylko i wyłącznie Boża łaska. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości. Bracia i siostry, chciałbym to przypomnieć, że my jesteśmy zbawieni darmo z łaski. Gdy się objawiła, gdy zostałeś oświecony Bożą łaską, gdy nagle przyszedł ten moment, że Duch Święty cię oświecił, pokazał ci twoją grzeszność, pokazał ci to, że twoje czyny, cokolwiek, nie ma żadnej wartości. To wszystko się kwalifikuje na piekło. Ale kiedy przychodzi ten moment, że ta zbawienna łaska Boża się objawi, wówczas dożywamy odrodzenia. Lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia Ducha Świętego nas zbawił. Niesamowite. Niesamowite. Ta łaska nas zbawiła. Ta łaska nas wyrwała. Jaki był tego skutek? Narodziliśmy się na nowo. Jesteśmy nowymi stworzeniami. 3 rozdział, wiersz 7 mówi tak. Albowiem, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. To jest to, co nam przyświeca. My wiemy, dokąd idziemy. Znamy tą nadzieję, która jest przed nami. My zdążamy do tej nadziei. I apostoł Paweł tutaj w tym liście bardzo mocno podkreśla dwie rzeczy. Pierwsza jest ta, że zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości. Ale jest druga część. Zbawił nas, abyśmy celowali w dobrych uczynkach. Nasze zbawienie jest także w tym celu, abyśmy celowali, abyśmy byli gorliwi w dobrych uczynkach. To jest ta druga część, o której się czasami rzadziej mówi. Ale mamy tak napisane. Spójrzmy wiersz 8. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla wszystkich ludzi. Spójrzmy, że apostoł Paweł, pisząc ten list do swojego przyjaciela i współpracownika, mówi, prawdziwa to mowa i chcę, żeby tak było. No i teraz spójrzmy, co robi Tytus. Tytus ma takie przykazanie, 2 rozdział, wiersz 1, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Wiersz 15. Ty mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. A więc Tytus miał takie przykazanie.
Apostoł Paweł daje mu przykazanie, ty masz to głosić, ty masz to mówić, abyśmy my wszyscy byli gorliwi w dobrych uczynkach, abyśmy celowali w dobrych uczynkach. W wierszu 11 i 12, tak czytamy, chciałbym to przeczytać jeszcze raz. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożnych i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. A więc mamy tu bardzo jasne przykazanie. Ta zbawienna łaska prowadzi nas do tego, aby się odwrócić od bezbożności, od światowych pożądliwości i teraz w tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyć. Apostoł Paweł to mówi bardzo jednoznacznie. On to mówi bardzo jasno. Ale mało tego. Apostoł Paweł jest taki bardzo konkretny w tym przekazie, który został tu zapisany i który my możemy czytać od 2000 lat. To, co żeśmy czytali, drugi rozdział od drugiego wiersza, spójrzmy, jak bardzo klarowne jest przesłanie apostoła Pawła. On tam mówi tak, do starych, do starszych kobiet, do młodszych kobiet i do młodych. Spójrzmy, że jest jakby cała paleta wieku i płci, do których apostoł Paweł mówi Tymoteuszowi, ty im masz to przekazać. Spójrzmy, drugi rozdział i drugi werset, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości i cierpliwości. Spójrzmy, że ta lista, którą apostoł Paweł daje, jest bardzo jednoznaczna, ona jest bardzo konkretna. Ona mówi, czym starzy, w sensie starsi, tu dorośli, no może tak to określmy, jakimi cechami mają się charakteryzować. A potem mówi dalej w trzecim wierszu, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Spójrzmy, że znowu mamy szereg aktywności, które mają cechować te starsze kobiety, te starsze siostry, które są w społeczności, które są w kościele, które są w zborze. A potem mówi dalej, niech pouczają młodsze kobiety. No i teraz jest mowa, co te młodsze kobiety by miały robić. Żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Czyli znowu jest cały szereg cech i tutaj apostoł Paweł mówi tak do Tytusa, ty im powiedz, żeby te starsze kobiety pouczały te młodsze. Ktoś się mnie zapytał wczoraj w szkole biblijnej, czy jest to dobre, że siostry mają też swoje osobne zgromadzenia czy spotkania i bracia. Ja mówię, no jest to dobre, bo jest napisane, że starsze kobiety mają pouczać młodsze. No gdzie to mają robić? No właśnie jak mają tego typu spotkania. To tak mówię całkiem przy okazji. I jeszcze potem w wierszu 6 mamy napisane, młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Tak więc mamy jakby cztery takie grupy ludzi, którzy są w społeczności z Boże. Starzy, starsze kobiety, młodsze kobiety i młodsi. I kiedy przyjrzymy się tej liście tych rzeczy, które by mieli wypełniać, to jest jedno słowo, które jest takie wspólne i które się przewija właściwie przez cały ten list. I to słowo brzmi wstrzemięźliwi. Aby byli wstrzemięźliwi. To jest takie słowo, które zbyt często w naszym współczesnym tu języku nie występuje, ale to znaczy rozsądny, to znaczy roztropny, znaczy jeszcze posiadający taką mądrość, jak się zachowywać w różnych sytuacjach. To jest ta wstrzemięźliwość, właśnie roztropność, no może byłoby takim lepszym, bardziej współczesnym słowem, czy też bycie rozsądnym, roztropnym. Także to są te cechy, które apostoł Paweł mówi do Tytusa, przekazuj to, mów im to, nauczaj ich tego. I to słowo, które jest do mnie. To słowo, które być może jest tu do nas wszystkich, jak tu jesteśmy. Ta lista tych wymogów, które daje apostoł Paweł, jest całkiem spora. Ale spójrzmy, że apostoł Paweł na tym tu nie kończy. Spójrzmy na wiersz 9 i 10. Tutaj apostoł Paweł jak się jakby
zwraca do troszeczkę innej grupy i spójrzmy, co jest tu napisane, wiersz 9 i 10. Słudzy niech będą ulegli swoim panom, we wszystkim niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, lecz niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą. Teraz apostoł Paweł mówi do Tytusa, a teraz mów do tych, którzy służą. Tych, którzy są sługami. No znowu ktoś powie, że w dzisiejszych czasach no to pojęcie jest takie już no, mało tu adekwatne. Natomiast spójrzmy na to z innej strony. Większość z nas, będąca w wieku młodym i średnim, jest pracownikiem. Jesteśmy pracownikami jakiejś firmy, jesteśmy pracownikami, czasami pracodawcami. Pracujemy. I to jest mowa do ludzi wierzących, którzy są zatrudnieni, którzy pracują, jak oni mają się zachowywać. Słudzy niech będą ulegli swoim panom. Czyli jest mowa o tym, aby przestrzegać pewnej podległości służbowej. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Czyli mają pracować, mają tu wykonywać to, co mają tu zadane. Jest jeszcze jedna rzecz w 10 wierszu. Niech sobie niczego nie przywłaszczają. Także to jest również taka bardzo konkretna lista, którą apostoł Paweł dał w stosunku do tych, którzy są pracownikami, którzy są może uczniami, no czy są także pracodawcami. I ostatnia grupa, o której apostoł Paweł wspomina, bo jest jeszcze jedna, zobaczmy trzeci rozdział i wersety 1-2. Tu mamy napisane tak. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Mamy tu następną sytuację. Przypominaj im, czyli to trzeba robić częściej, aby zwierzchnością i władzą byli posłuszni. Tutaj jest mowa o tej zewnętrznej władzy administracyjnej, lokalnej, czy powiedzmy na skali państwa. Mamy być im posłuszni. Mamy być im poddani i posłuszni. Mamy przestrzegać prawa, które jest. W szczególności to prawo, które od nas różnych rzeczy tu wymaga, mając świadomość, że prawo Boże, które jest zapisane w Bożym Słowie, jest ponad tym prawem ziemskim, ale dopóty to prawo ziemskie nie jest sprzeczne z Bożym prawem, to mamy go przestrzegać. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani byli. Tak więc no tu widzimy, że apostoł Paweł w takich krótkich, zwięzłych zdaniach jak gdyby odnosi się do wszystkich sytuacji, z jakimi spotykamy się w naszej codzienności, w naszej szarej może czasami codzienności. Ale apostoł Paweł wcale tak nie mówi, żeby ten Tytus był taki ex cathedra, no i żeby tak do tych wszystkich ludzi mówił i grzmiał. Spójrzmy, co apostoł Paweł przekazał samemu Tytusowi. W drugim rozdziale, w 7 i 8 wierszu apostoł Paweł tak pisze do Tytusa, już teraz tego, który ma ich uczyć, tak pisze do Tytusa. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną. I spójrzmy, że apostoł Paweł mówi do Tytusa, owszem, ty masz pouczać, ale ty sam masz mieć niesfałszowane nauczanie i prawość. Twój charakter ma być pewnym wzorem, pewnym wyznacznikiem dla tych ludzi, do których ty mówisz. I ta rzecz też jest no tak bardzo ważna. W dzisiejszych czasach, w czasach tu wolności, w której żyjemy, w czasach gloryfikacji tu wolności, ktoś mógłby mi tak powiedzieć, ale czy nie przesadzasz? Czy nie stajesz się jakiś taki prawie starozakonny czy faryzejski? Czy rzeczywiście Boże Słowo, czy Pismo Święte mnie rzeczywiście tego naucza? Spójrzmy jeszcze raz na to, co żeśmy przeczytali. Spójrzmy, że apostoł Paweł, kiedy daje te przykazania, te polecenia, co trzeba robić, to on daje coś więcej. On daje cel, dla których to ma być robione. I spójrzmy na 3 cele, które apostoł Paweł zawarł w tym tekście, pokazując nam, dlaczego tak mamy robić. Pierwszy cel, 2 rozdział, wiersz 5, część 2. Mamy tutaj tak napisane, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Jest to niesamowicie ważne.
Dlaczego? Choćby z tego względu, że my mówimy, że Pismo Święte, Słowo Boże, jest dla nas jedyną normą, jedynym tu wyznacznikiem naszych działań, naszego postępowania, naszych postaw. I apostoł Paweł mówi tak, jeśli się będziesz w ten odpowiedni sposób zachowywał, wówczas Słowu Bożemu ujmy nie przyniesiesz. Ja myślę, że ten jeden tu warunek nawet jest wystarczający. Jeśli chcę chodzić z Biblią, jeśli chcę rozdawać tę Biblię innym, to moje postępowanie musi być takie, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. A więc to jest pierwsza rzecz. Spójrzmy na rzecz drugą, która jest zapisana w wierszu 8, gdzie czytamy tak, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. A więc tutaj mamy drugą przyczynę, aby przeciwnicy, ci, którzy się z nami nie zgadzają, ci, którzy nas próbują zwalczać, aby nie mieli nic złego o nas do powiedzenia. A więc, abyśmy nie dali im jakiejkolwiek pożywki naszym zachowaniem, naszą postawą, aby mogli w nas znaleźć coś złego. I spójrzmy na trzecią rzecz, również bardzo, bardzo istotną, wiersz 10, część 2, gdzie mamy napisane tak. Aby być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Aby być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. A więc apostoł Paweł zawarł w tym fragmencie bardzo, bardzo dużo, bo pokazuje, jak mamy się zachowywać, bo pokazuje, jak mamy funkcjonować i pokazuje także cele, dla których mamy się tak zachowywać. I tak już zbliżając się do końca, chciałem to powiedzieć, że fragment, który przeczytałem, to są takie bardzo praktyczne wskazówki do codziennego życia. My większość czasu spędzamy w tak zwanym codziennym życiu, bo tu jesteśmy dwa razy w tygodniu, może trzy razy, prawda, przez dwie czy trzy godziny, a resztę czasu spędzamy w domu, wśród krewnych, znajomych, w szkole, w pracy, gdziekolwiek. I to są wskazówki do normalnego życia. Aby Słowu Bożemu ujmy nie przynosić, aby nie dawać przeciwnikowi żadnego pola do oskarżeń i wreszcie, aby sam Bóg był uwielbiony, abyśmy byli ozdobą Jego nauki. To jest takie bardzo praktyczne życie w uświęceniu. To jest taki praktyczny aspekt naszego uświęcenia, naszego wzrastania w tej duchowej dojrzałości, tej duchowej świętości i w przynoszeniu tego owocu. I chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że my nie jesteśmy w tym sami. Ale w tym fragmencie apostoł Paweł również tak bardzo mocno zawarł tą prawdę, że my zostaliśmy odnowieni przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, zostaliśmy przyobleczeni mocą Ducha Świętego po to, aby móc prowadzić to prawdziwie święte życie. Bo my naszymi wysiłkami, ja myślę, że Dawid nam też to kilkakrotnie wskazał, że nawet on próbował, ale dopiero wtedy, kiedy został oświecony, kiedy Duch Święty wstąpił do jego życia, to zaczął mieć tą łaskę, tą moc, aby prowadzić to prawdziwie zwycięskie życie. I ostatni werset, który chciałem przeczytać na koniec, ten trzeci rozdział, wiersz 8. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobre uczynki, to jest dobre i użyteczne dla ludzi. Oby Pan sprawił, aby tak było w moim i w naszym życiu. Amen.